Witam w kolejnej odsłonie naszego cyklu Młodzi Dolnośląscy Artyści. Dzisiaj spotykamy się z człowiekiem bardzo szczęśliwym, ale i zmęczonym jednocześnie, Leszek Zaleski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie ukazała się wasza debiutancka płyta, wasza, bo mówię o kwartecie, Leszek Zaleski Quartet. Płyta nazywa się My Songs, bo są to twoje autorskie kompozycje. I powiedz mi, od czego zaczniemy? Od twojego szczęścia czy od twojego zmęczenia? Możemy zacząć od... Właściwie to trochę idzie jakby w parze. Jestem oczywiście szczęśliwy, bo od wielu, wielu lat jakby można powiedzieć zbierałem się do tej płyty nagrania. No i w końcu stało się, że dostałem impuls od Ilony Sadowskiej, menadżerki zespołu, że trzeba tą płytę w końcu nagrać i no i cieszę się. Zmęczony trochę jestem, bo jednak było trochę pracy. Czekania też było, żeby ta płyta ukazała się. No i ale jednak mimo wszystko, mimo tego całego czekania, zmęczenia, szczęśliwy, że jest pierwsze moje dziecko, można powiedzieć. Pianista z Poznania, basista z Wrocławia, perkusista też z Poznania i gitarzysta, czyli lider, czyli Leszek Zaleski, również z Wrocławia. Powiedz mi, jak to jest nagrać płytę z kwartetem, który musi się zebrać? Czy dla muzyków odległość nie ma znaczenia? Z jednej strony można powiedzieć, że ma, z drugiej strony nie ma. Na pewno byłoby łatwiej, gdyby wszyscy byli na miejscu. No ale da się. Tutaj też Dawid, którego znam najdłużej, pianista, Troczewski Dawid. Z nim miałem bardzo dużo indywidualnych, że tak powiem, takich jeszcze zanim pomysł płyty i tak dalej. Spotykaliśmy się, żeby sobie po prostu pograć i jemu gdzieś wpadły te utwory i to właściwie też delikatny impuls, taki pierwszy też Dawid, że słuchaj, fajne utwory, trzeba je grać. Każdy z członków kwartetu ma już za sobą swoje indywidualne sukcesy, tak jak mówisz. Działaliście zarówno, równolegle w kwartecie i również każdy jakąś swoją jazzową działalność prowadził, oczywiście z sukcesami. Wy na swoim koncie macie na przykład prestiżowy festiwal Jazz on Grass albo wrocławski festiwal Gitara Plus. Wobec tego trochę więcej o członkach zespołu. Czyli tak, na fortepianie gra Dawid Troczewski, kontrabas Piotr Sypień i Jakubowski Marek na perkusji. Gracie już od dobrych paru lat, mniej więcej od kiedy kwartet oczywiście istnieje, nie jako poszczególni muzycy. Kwartet myślę, że gdzieś od 2013 roku poważnie zaczęliśmy, że tak powiem, zbierać się na próby i pierwsze nasze koncerty. No to pytanie się nasuwa. Nasuwa się pytanie nieodzowne, powiedz, dlaczego kazaliście tak długo czekać na pierwszy krążek? Wiele chyba czynników było. Też pewnie budżet. Czyli musimy trochę zejść na ziemię, oczywiście. Tak. Chyba głównie właściwie, głównie tutaj o bo materiał, finanse. Materiał był. Jest materiał 10 był, utworów tak. I one są, to jest taka mieszanka utworów melancholijnych, takich właśnie romantycznych, ale są i też takie właśnie te z mocniejszym akcentem. Wobec tego skąd bierze się takie inspiracje? Skrajne, tak. Inspiracje tutaj jest właśnie w płycie, w tekście płyty jest też, że niektóre utwory powstały kilkanaście lat temu tak naprawdę. Nawet w szkole średniej już jakieś przymiarki robiłem.
Oczywiście też jeden utwór wcześniej był właśnie spokojny, ballada, a teraz właśnie z takim trochę groove'em. Także może warto też było poczekać, żeby nie były same wolne balladki, mm-hmm. tylko też właśnie troszeczkę charakter się zmienił utworu przez te lata. Inspiracje, różne inspiracje są na tej płycie, wydarzenia. Ludzie, których spotkałem na swojej drodze, miały też wpływ. Namiętności do kobiet, jak jest tutaj napisane w tekście. No różne. Jeden utwór poświęciłem mojej mamie i tacie. Był taki ukłon za wszystko. Dzieciństwo wspaniałe i no. Czyli płyta absolutnie pełna twoich wewnętrznych uczuć, tak. Ale udało ci się przekonać pozostałych członków kwartetu do tego, żeby właśnie nadali też upust swoim pasjom, ponieważ na pewno uczucia wszystkich połączyły się tu, na tym jednym krążku. Płyta została wydana nakładem wytwórni Kubek Records i nagrywana w studio Monochrom. To jest taka techniczna strona powstawania płyty, kiedy pracujecie ciężko, kiedy właśnie wracamy do początku naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy o zmęczeniu, ale prawdopodobnie ono bierze się z takiej dążenia do perfekcji. To jak to jest? Czy możesz nam zdradzić jakieś szczegóły podczas nagrywania? Podczas nagrywania właściwie można by rzec, że bardzo chyba sprawnie, są pewnie artyści, którzy jeszcze sprawniej w jeden dzień nagrywają, ale nam się udało w 3 dni nagrać całą płytę. Właściwie to w 2, bo pierwszy dzień to był przyjazd, rozstawienie instrumentów, barwa, dźwięk. To właściwie w 2 dni i w 2 dni robiliśmy z Ignacym ze studia miksy. Mhm. Także można powiedzieć, że w 5 dni płyta była cała zrobiona. Nagrana. Zmiksowana, master. Tak reasumując, wychodzi na to, że powstawała długo kazaliście czekać, ale ostatecznie bardzo dojrzała, natomiast już produkt finalny pojawił się, nazywając to tak dosyć kolokwialnie, pojawił się bardzo szybko, czyli byliście gotowi, po prostu byliście gotowi. Wobec tego, gdzie można płytę nabyć? Płytę można nabyć na stronie Kubek Records Small Label Great Music oraz na naszej stronie Leszek Zaleski Quartet. Też jest info, gdzie można nabyć płytę. Jest również kanał na YouTubie, który polecamy, na który można posłuchać kilku, nie wszystkich, ale kilku utworów z płyty. Gdzie będzie można Was posłuchać na żywo? Jesteśmy w trakcie ustalania takiej, można powiedzieć, mini traski na kwiecień, ale wcześniej wydaje mi się, że będzie można posłuchać nas możliwe, że w Belgii na festiwalu gitarowym oraz tutaj w okolicy na Dolnym Śląsku. Myślę, że koncerty pojawią się jakieś niebawem. Oraz reszta szczegółów na stronie Arte Promotion. Polecamy zatem płytę Leszek Zaleski Quartet My Songs. Dziękuję bardzo za rozmowę i gratuluję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.